Janas Katarzyna, mama 6-letniego Igora. No w poniedziałek syn miał wypadek nieszczęśliwy w domu, zrzucił na siebie telewizor. Zaraz po wypadku pojechaliśmy tutaj do przychodni przyszpitalnej, tej urazowej, gdzie dziecko nie zostało przyjęte, została odmówiona wizyta, ale pan doktor nawet nie spojrzał na dziecko, nie wpuścił go do gabinetu. A ponieważ nie miałam czym się dostać w poniedziałek do Olesna, no od wtorku rano zaczęłam jeździć po lekarzach, zdobyłam skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu, gdzie nie było problemu. I nawet ze skierowaniem do poradni chirurgicznej, z dopiskiem od lekarza, że to jest pilne, ponieważ dziecko nie umie chodzić. Dziecko ponownie nie zostało przyjęte do lekarza, do przychodni tutaj i jechaliśmy po prostu do Olesna i tam już nie było problemu. Co okazało się w Oleśnie? Jaka była diagnoza? W Oleśnie okazało się, że nic takiego tak de facto nie ma. Są dość mocne stłuczenia stawu kolanowego i podudzia. Na szczęście złamań nie ma, jednak będziemy pod opieką lekarską, ponieważ to może być leczenie długofalowe, potem ortopedyczne, mogą być problemy ze ścięgnami. W tym konkretnym przypadku, gdzie zgłoszono mi, że zgłosiła się mama z dzieckiem po urazie, że dziecko jest przytomne, w dobrym stanie, w dobrym kontakcie, zostali poinformowani, że w trybie ostrym, jeżeli potrzebna jest interwencja w trybie natychmiastowym, to odbywają się tego typu rzeczy w ramach Izby Przyjęć Oddziału Chirurgii Dziecięcej w oddziale ratunkowym szpitalnym. W poradni chirurgii ogólnej nie przyjmujemy dzieci, dlatego że w tym celu stworzone są poradnie chirurgii dziecięcej, ewentualnie w przypadku urazów poradnie chirurgii urazowej, natomiast poradnia, jak sama nazwa wskazuje, zawsze jest to miejsce, gdzie leczymy pacjentów skierowanych ze skierowaniem do leczenia ambulatoryjnego. Natomiast jeżeli chodzi o leczenie pacjentów po urazie, no to zawsze wymaga to oceny przez lekarza, specjalistę w danej dziedzinie, czyli w przypadku dzieci chirurga dziecięcego, w przypadku dorosłych po urazie przez chirurga urazowego, traumatologa. W tym przypadku, jeżeli nie ma stanu zagrożenia życia, no to pacjent powinien być zaopatrzony, tak jak zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej. Nie zostało to dziecko obejrzane przez lekarza i ponoć w tym drugim dniu odesłane przez panie pielęgniarki z rejestracji. Jest to niedopuszczalne na pewno, bo ja jej ciągle uczulam na to, żeby lekarz podjął decyzję. Jeżeli nie chce przyjąć to i odsyła do szpitalnego oddziału ratunkowego do Olesna, no to po zbadaniu wcześniejszym. Więc trudno mi tu się wypowiedzieć, jak do tego doszło, że zostało bez badania odesłane. Tylko to, żeby lekarz chociaż przyjął i dał skierowanie na prześwietlenie tej nogi. Żebym wiedziała już w ten poniedziałek, że tam faktycznie nic nie ma, żeby człowiek się nie martwił. No ale niestety pan doktor nawet na dziecko nie spojrzał. No, no, to nie, nie, nie.